gives me chills every time. Welcome to your new home. Kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w The Callisto Protocol. Moi drodzy, w poprzednim odcinku, mieliśmy spotkanie z braćmi siemskimi. Tak jest, moi drodzy, mieliśmy bossa, którego wcale nie było tak łatwo ubić na tej platformie, którą żeśmy jechali, w sumie nawet nie wiem do końca gdzie, ale dowiemy się o tym w tym odcinku. Także jak już wspominałem, tego bossa nie było wcale tak łatwo ubić. Straciłem wszystkie medy, straciłem prawie całą amunicję, aż w końcu znalazłem na niego sposób. Także sposób był, udało się, zabity, dojechaliśmy. Zobaczmy, co będzie dalej. Podejrzewam, że jeszcze takich różnych bossów spotkamy i te spotkania będą obfitowały w brutalność i ciekawe rozwiązania. Także, moi drodzy, lećmy i sprawdźmy, gdzie dojechaliśmy. Ale pamiętajcie, łapka w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam oczywiście do subskrypcji. Uderzajcie w dzwon, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi odcinkami. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju kanału, tak więc zachęcam i dziękuję. A teraz zapraszam do The Callisto Protocol. I oto jesteśmy. Oto jesteśmy, moi drodzy, na miejscu docelowym, otóż to tej platformy. Dobra, sprawdźmy, gdzie ona nas przywiozła. Bo jak wiemy, łatwo nie było. O, proszę, tutaj na samym wejściu mamy jakiegoś jegomościa, któremu się już co nieco nie przyda. Arden Jedha. Sprawdźmy. Proszę, tu mamy jakiś element, który można sprzedać za dużą ilość kredytów Callisto w kuźni. Tak, to jest to, co dostaliśmy od tego po tym bosie, co nam zostało. Dobra, Arden Jedha. Formalna skarga od Alex. Przełożony Jedha dawał Jarikowi Obadia same najlepsze zmiany. Jestem w kolonii Arkas 3 lata dłużej niż on. Moje przydziały nic nie znaczą. Wszyscy inni dostają żałosne nic. Znaczna degradacja wykryta w implancie Mark 1. Okej, no i zobaczmy tutaj to nagranie audio. Okej. Czyli wygląda na to, że UJC wcale nie było jakoś przychylnie nastawione. O, ciemność widzę. Kolonia. Pięknie. Zlokalizuj starą kolonię. Okej. Zlokalizujemy starą kolonię i nowe potwory. Tutaj mamy też jakiegoś jegomościa. To jest Alex Wang. Zobaczmy, czy on miał coś nam do powiedzenia, panie Aleksie. Alex Wang. Premia za podpisanie umowy z firmą MedTech. Tutaj mamy 100. Tysięcy czy 10 tysięcy? Wynagrodzenie 4. Tak, za godzinę. Saldo tranzytowe 3,2 miliona dolarów. Wydatki na ziemski rok. Zakwaterowanie 126 dolarów. 81. Jedzenie, woda, pierdu. Zużycie paliwa, dopłaty administracyjne. Gówno mnie to obchodzi. Znaczna degradacja wykryta w implancie Mark 1. Czyli mieli jakieś implanty, pewnie podobne do tego, który my mamy też w czaszce. No i one jednak nie działały za dobrze. Także, moi drodzy, zobaczmy jeszcze tutaj, co kryje się w tym dzienniku audio. I promise I'll get you out of
about you real soon. Okay, I miss you. Okay. Zobaczmy jeszcze tutaj. My standardowo sprawdzamy wszystkie zakamarki. Bo zazwyczaj gdzieś mogą kryć się jakieś fanty, nie? Na przykład tutaj. Proszę spojrzeć. Trochę nam fantów potrzeba, nie ma co ukrywać. O, drukarka jeszcze jedna, kredyty i amunicja do działka ręcznego. Dobra, tu mamy przeładowane, tu mamy przeładowane, przeładowane. Tylko do tego dużego nie mamy. Nie mamy niczego, a szkoda. No ale spokojnie. Tutaj ta drukarka, jestem ciekaw po ile będziemy je sprzedawać. Chodźmy tutaj. Kurczę. Nie wiem, czy dobrze idę, czy powinienem iść w drugą stronę. To zazwyczaj są gdzieś jakieś rozwidlenia. Jedno z nich to zazwyczaj są właśnie jakieś znajdźki. A druga natomiast to jest dalsza trasa. I nigdy do końca tak nie wiemy, która jest która. Okej. Ten krzyk potwora chyba nie był. Czy nie było to nic przyjaznego. Ten potwór na pewno to nie było nic w stylu witam cię, chodź, pogadamy. Dziennik górnika. No, zobaczmy sobie. Darren Barr. Nieznane, nic nieznane. Dobra, zobaczmy, po czym gadano. Aha, okej. A, drabinka. Dobra, my nie mamy życia do pełna. Aczkolwiek nie napełniałem go tylko i wyłącznie z tego względu, że... jak dobrze pamiętam, to mam tylko... Tak, mam tylko jedną strzykaweczkę. Więc wolę ją jeszcze troszeczkę zostawić. To wiesz ty co? Tak się nie robi. Opla. O, cześć chłopaki. Dawnośmy się nie widzieli. O. Medy. Widzicie? To właśnie jest powód, dlaczego tamtego nie brałem. Hello. Midtown, czyli Śródmieście, w tamte mańkie. Jest was więcej, czy ty tu sam jesteś? Przyznaj się. Idę, idę za tobą, idę. I zadźgam tę gnidę. Dziękuję. To był mój recital. No ale tylko ten jeden, nikogo więcej nie widzę. Okej, teraz pewnie zobaczę. A jakże? O, panów jest więcej.
Ejajaj. No i co wyście się tak tam schowali, chłopaki? Chodźcie, chodźcie. No fajnie. Nie powiem. Teraz pytanie, czy ktoś tu leci, czy nie? Czy on będzie wiedział, że ja tu jestem, czy że tam byłem? Dobra, wie, gdzie jestem. A masz ty, dziadu, wstrętny, brzydki. O ty, ty, tak się ze mną... Tak się bawić nie będziemy. Okej. Dawaj, co masz? Amunicja do zamieszek. To się na pewno nam przyda. I kolejna amunicja do zamieszek. No dobra. Proponuję tu poszperać nieco. A, tam jest jeszcze kolega. No dobrze. Skoro jesteś... A, jest was więcej. Aha, my tu powinniśmy sobie użyć bateryjki, na to wygląda. Użyjmy jej. No i pięknie. Nie wiem, czy to w ten sposób miało zadziałać, ale... Ale zadziałało i to nawet sympatycznie. Kredyty są? Są. Dobra, ktoś tu jeszcze jest, to widzę. O, jak wygląda stan mojej baterii? Niedobrze. Czy są tu jakieś okna, jakieś przejście? Czy jest? Nie, okna i przejścia nie widzę, natomiast jegomość wyszedł. Jegomość również odwrócił się plecami, ale wrócił do swojego miejsca. Okej. Skoro tak, podchodzimy do sprawy. No. Tam widzimy jeszcze jednego. Ja bym tego na dole chętnie. Co tam jest? A te małe kurwie tam latają. No nie, jednak nie. Dobra, zejdźmy najpierw na dół, myślę. Ja wiem, że tych dziadów my moglibyśmy po prostu po cichutku rozpieprzyć. Kurde, no tu nie ma jak przejść. Czy jest jakaś możliwość, żeby do niego wejść? Ty, my mamy już ten... naładowaną zabawkę. I tyle. Dobrze, że ta bateria się sama trochę ładuje. Dobra, on tutaj stał jakby nam... Przecież to było okno. Przecież tu było okno. Nie, no to jest... To jest jakaś lipa, nie? To było okno, a ja kombinuję. Przecież... A tak to zabiłbym go już 2 minuty temu. No dobra. Nieważne.
Zrobimy sobie jeszcze tak, bo tu mamy zamknięte, tu musimy... A, właśnie, i pytanie, czy my musimy sobie tylko pociągnąć za te dźwignie? Chyba tak, tylko nie wiem, co nam to da. Znaczy, podejrzewam, że mogą się wtedy tutaj zlecieć wszyscy mieszkańcy. Obecni mieszkańcy. Dlatego tak się tutaj troszeczkę poskradam, co by sprawdzić, co się mieści w tych domostwach. Tutaj też nic nie ma, tak cholera. Dziwnie trochę, nie? My przyszliśmy chyba stąd gdzieś. Albo nie stąd, może gdzieś stąd nawet. No ale dobra. Kurde, wystraszyłem się wiszącego. Dobra. Bardzo ładnie i leczenie przyda się. Dobra. Oho. Się chyba obudził ten u góry. Oho. Przeszedł nagle jakimiś tunelami. Czy on wie, gdzie ja jestem? Już wie. Jakim prawem? I cały misterny plan poszedł sobie gdzieś tam. Dobra, otwieramy. Myślałem, że to się otworzy trochę głośniej. Okej. Aha. No to żeśmy zaszarżowali, a tu co jest? Aha. No dobra, rozumiem. Help me, help me, help me. Security w tę stronę, generator w tę stronę. Aha. To był chyba ten kolega, który nie za bardzo chciał z nami współpracować. Dobra, zobaczymy. Najwyżej się zlecą. Muzyczka się zrobiła troszeczkę bardziej napięta, ale... Ale nie widzę przyjemniaczków, którzy mieliby tu zmierzać. A, bo ty tu jesteś, dziaduj. Na czujce siedziałeś. Co jest z tą muzyką? Zazwyczaj cichła, jak powalili my ostatniego. Teraz się coś uspokoić nie chce za bardzo. Dobra, gdzieś kogoś słychać. O.
ty dziadu wstrętny ty. Tak mnie tutaj? Ja byłem dla ciebie taki miły. Jakieś szafki, ale nic w nich nie ma. A, dobra. Tutaj kolega nam da pewnie jakiś dostęp. Darren Barr. Aha, dobrze. To już mieliśmy jedną informację od Darren. Zobaczmy tą drugą. A nie, to jest trzecia. Aha. Like it. It came from down there, under the ice. The whole site's on lockdown. UJC's got a response team en route, but they gotta hurry. Something's happening. People are getting sick. O, mamy pełny inwentarzyk? A pełny czego? Bez czego jesteśmy w stanie się obejść, powiedzcie mi. Pewnie bez tego jednego naboju. Tak, zdecydowanie bez tego jednego naboju się obejdziemy. Dobra, jak już wiecie, ja bardzo lubię eksplorować. Dobra, tego rozwalić nie mogę. A szkoda. Kurde, no chciałbym pobiegać, żeby tutaj myknąć sobie w różne miejsca jak najszybciej. Z drugiej strony nie chcę... Nie chcę przyciągać uwagi. A wiem, że biegając, to właśnie tę uwagę będę bardzo szybko przyciągał. Natomiast... O! Dzięki poruszaniu się w ciszy możemy zrobić właśnie na przykład coś takiego. O, pod biurkiem się schować nie możemy, co prawda. Ale i tak jest fajnie. I belle. Okej. A teraz bez czego my jesteśmy w stanie się obejść? No bez baterii na przykład. Myślę, że jednak zastrzyk zdrowia będzie nieco ważniejszym elementem niż bateria. Schemat karabinu. I kasiora. Nie, no to... Dobrze, upuśćmy dwa naboje, co mi tam. Schemat. O, ty dziadu, ty! Jak ty tak mogłeś? Bezczelnie, tak... Precz z łapami, musimy się najpierw lepiej poznać. Co to za... niewychowany... A masz! No wiecie co? Nie no, tak to my się... nie bawimy, no. Coś jeszcze muszę wyrzucić. Nie wiem co. Do czego mam najwięcej amunicji? To jest amunicja do pistoletu taktycznego, czyli do tego Ala Magnuma. Mamy 30 patronek. Poszło won, bo on i tak nie jest jakoś tak wybitnie ulepszony. Kasiora się przyda. Czekaj, mamy wszystko przeładowane, przeładowane. Gdzie tu jest? Amo, amo. My tu nie mamy się czego bać. Dobra. Ale powiem wam, że ten jeden taki to on się
Bardzo nieładnie się zachował. Żeby tak napadać człowieka w białą noc. Tak się nie robi. Żeby tak typa z partyzanta od tyłu. Proszę. To jest jeden przyklejus, czy jest ich więcej? Jeden. Dobra. Reload. Strzał w głowę nie zadziałał. Zobaczmy, jak zadziała sięgnięcie po to coś. Nie zadziałało. Okej. Co, będziesz tu stał, czy będziesz się jakoś ruszał? No dobrze. Dziękujemy. Co my tu mieliśmy? Aha, amunicję, dobra. Inwentarz jest pełny. Podejrzewam, że chyba na tym etapie już nie będziemy mieli zbyt dużej możliwości, żeby powiększyć pojemność naszego ekwipunku. No dobra. Czemu wcześniej nie mówiłeś, że będziesz tak stał? Kurde, wpadło tam pomiędzy i nie jesteśmy w stanie tego wziąć. Trudno. Dobra, to jest jeszcze jeden kolega. Ups! O, ty dziadu, ty! No nie, 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 no teraz to przegiąłeś, nie? A masz! No dobrze, troszeczkę mnie poniosło. Ale w związku z tym, że mnie troszeczkę poniosło, to my tam zostawiliśmy chyba kilka patronek. Tak mi się coś wydaje, właśnie. Są patronki. Tutaj też chyba nie, tu były do innej broni, dobra. No dobra, przyjrzyjmy się, co jest na dole. Już czuję w kościach, że na pewno nie będziemy tam sami. No nie gadaj. Czy tu jest ta winda? To chyba tak. Elevator. Łożesz ty! O ty, ty! Nie no, przegiąłeś pałę znowu od tyłu. O wy dziady! Thank you.
Holy shit. No dobra, mówiłem, że nie będzie tak prosto. I znowu wyszło na moje. Gdzie tu jest jeszcze? Było was chyba więcej, nie tylko dwóch. Czy mi się coś pomyliło? Albo znowu jakiś bóg jest i po prostu zniknęły zwłoki. Nie, tu leży jeszcze jeden, dobra. O. No właśnie. Dobra, palicho. Odpalamy to dziadostwo. No dobra. To teraz co? Jedziemy na górę. Miejmy nadzieję, że to przynajmniej uda nam się wykonać w spokoju. Oho! I straciliśmy łączność z Dani. Okej. O, jakiś kolega, od którego od razu co nieco możemy zaczerpnąć. Yannick Sage. Dobra, sprawdźmy, co ten oto człowieczek miałby nam jeszcze do przekazania. Okej, okay. Czyli jeszcze jakaś tajna organizacja zwana Kręgiem, sympatycznie. Moi drodzy, w tym oto momencie zakończymy ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was na kolejny, który pojawi się już niebawem. A jeżeli tylko ten wam się podobał, to pamiętajcie, łapka w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie, a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju kanału, tak więc zachęcam i dziękuję. Ponadto zapraszam was na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu i dziękuję z tego miejsca wszystkim, którzy zdecydowali się wspierać kanał finansowo. Na teraz, moi drodzy, żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie, hej! Welcome to your new home.